Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy praktyka koncelebry pozbawia nas mszy świętych. Innymi słowy, czy jedna koncelebra ze 100 kapłanami to jest 100 mszy świętych, czy to jest jedna msza święta? Zapraszam. O kontrowersjach wokół reformy liturgicznej już na tym kanale było bardzo dużo, a więc teraz nie będę się skupiał na samym tragizmie posoborowej reformy liturgicznej. Jeśli ktoś chce na ten temat czegoś posłuchać, to odsyłam do playlisty na naszym kanale Kontrowersje wokół nowej mszy. Będzie podlinkowana w opisie tego filmu. Dzisiaj chodzi o jedno bardzo konkretne i precyzyjne zagadnienie, na które zwróciły mi osoby uwagę komentujące ostatni materiał, który traktował o mszy świętej jako o ofierze, a nie jako o uczcie. Tam pojawiły się pytania, ale skąd ksiądz wie, że jedna koncelebra z większą ilością kapłanów to nie jest większa ilość mszy świętych. No i wtedy pomyślałem sobie, aha, faktycznie, posoborowi teolodzy, niektórzy z nich faktycznie próbują tak to wytłumaczyć, że ale to jest właśnie tak naprawdę więcej mszy świętych. Moim zdaniem trochę to tłumaczenie jest sprzeczne same ze sobą, bo właśnie o to chodzi w tej koncelebrze niejako, to znaczy idea jest, stoi za tym taka, żeby to był taki szczególny wyraz jedności. I jeśli to jest tak naprawdę 100 mszy świętych, jeśli gdzieś, powiedzmy, nie wiem, papież koncelebruje mszę świętą z 1000 biskupów i kapłanów, to wtedy naprawdę tak myślimy, że to jest 1000 mszy świętych, że ta jedna podwójna konsekracja chleba i wina, że to jest niejako właśnie 1000 takich mszy świętych. No najwyraźniej pojawiają się takie teologiczne teorie. Oczywiście z punktu widzenia tradycyjnej teologii kwestia była traktowana w zasadzie jako rozstrzygnięta, choć nie na takim poziomie magisterialnym, to znaczy nigdy nie było jakiejś takiej jednoznacznej deklaracji magisterium, która by na zawsze zamknęła sprawę, że z całą pewnością w sposób oczywisty koncelebra to jest zawsze tylko jedna msza święta i ktokolwiek twierdzi inaczej, to niech będzie wyklęty. Takiej deklaracji w magisterium nie ma. Natomiast jak najbardziej refleksja teologiczna na to wskazuje. No i teraz postaram się ją pokrótce przedstawić. Będę się tutaj posiłkował znowu katolicką dogmatyką Di Campa i Jussa. No jak już wspomniałem, posiłkuję się nią, dlatego że po części, czy w dużej mierze korzystaliśmy z niej również w seminarium, a więc jest mi ona w pewnym stopniu bliska. I żeby znaleźć teraz, ile mszy świętych jest w trakcie takiej koncelebry, no trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest istotnym elementem mszy świętej, co jest kluczowym, co jest najważniejszym, fundamentalnym elementem mszy świętej, można powiedzieć elementem formalnym, tym, co sprawia, że to jest msza święta albo że to nie jest msza święta. I czy ten element formalny będzie się multiplikował razem z ilością kapłanów. Czy zwiększenie ilości kapłanów zwiększy ilość tego formalnego elementu, który konstytuuje, powiedzmy, mszę świętą. Jestem tutaj, jak już powiedziałem, w dogmatyce Di Campa Jussena. Jest to paragraf 36. To jest oczywiście część poświęcona sakramentom. Druga część, sakramenty w szczególności, czyli omówienie poszczególnych sakramentów. Trzeci fragment, święta Eucharystia. Drugi rozdział, Eucharystia jako ofiara. I tutaj paragraf 36. No i teraz, co tutaj znajdziemy? Zatytułowany ten paragraf jest to istotny czyn ofiarny i istota mszy świętej. Punkt A. Istotny czyn ofiarny. Ja to tłumaczę na żywo, na bieżąco, dlatego może nie będzie to aż tak płynnie jak
zwykle, a może wcale nie będzie dużo mniej płynnie. Zobaczymy. Pierwszy podpunkt w tym punkcie A. Żadna inna część mszy świętej poza przeistoczeniem nie jest istotnym czynem ofiarnym. I tutaj zostają później podane konkretne fragmenty, które właśnie nie są tym istotnym czynem ofiarnym. Ofiarowanie, podniesienie, połamanie, złamanie hostii. No i później są te dla nas bardziej interesujące punkty, czyli komunia wiernych i komunia kapłana. Dlaczego bardziej interesujące? No bo żeby uznać, że msza święta się w jakiś sposób duplikuje poprzez ilość kapłanów, należałoby uznać, że istotnym elementem ofiarnym jest komunia kapłana. Przynajmniej powinien to być jeden z tych istotnych elementów ofiary, istotnych formalnych elementów ofiary. Najpierw komunia wiernych. Dlaczego nie jest ona istotnym czynem ofiarnym we mszy świętej? Przede wszystkim dlatego, że nie musi mieć miejsca, co zadeklarował Sobór Trydencki na posiedzeniu 22 w kanonie 8, o czym mówiłem w ostatnim materiale. Odsyłam do niego jeszcze raz i co jest jakby dogmatem, nie jakby, co jest dogmatem naszej wiary właśnie na podstawie tego tekstu Soboru Trydenckiego. Natomiast co z komunią kapłana? Dlaczego nie jest ona tym istotnym actio sacrifica, tym czynem, istotnym czynem ofiarnym? To zdanie, że komunia kapłana nie jest sama w sobie tym istotnym czynem ofiarnym, Dicamp podaje jako de fide, jako prawdę wiary. Dlaczego? Dlatego, że Sobór Trydencki tłumaczy, że msza święta jest właściwą ofiarą. Natomiast ten czyn ofiarny nie polega w żadnym wypadku tylko na tym, że Chrystus daje nam się jako pokarm. To jest bezpośrednio zdefiniowane w Soborze Trydenckim. Jest to posiedzenie 22, sesjo 22 i kanon pierwszy w Denzingerze, to jest numer 1751. A więc prawdziwy czyn ofiarny, prawdziwa akcja ofiarna, msza święta, to jest zdefiniowane na Soborze Trydenckim i zdefiniowane jest również, że ta akcja ofiarna, ten czyn ofiarny nie polega tylko i wyłącznie na tym, że Chrystus daje nam się za pokarm. Dalej Dicamp wyjaśnia, że komunia kapłana nie należy nawet jak do części tej istotnej czynności ofiarnej, tej istoty ofiary i podaje to jako sentencja longe communior, czyli jako sentencja powszechniej przyjmowana już od dawna, a więc dość powszechnie przyjęta teza wśród teologów, że komunia kapłana nie należy nawet jako część do takiej istoty, do samej istoty czynu ofiarnego mszy świętej. Dlaczego? Podaję argumenty. Dlatego, że kapłan nie komunikuje in persona Christi. Sakramentów kapłan udziela in persona Christi. To znaczy, gdy kapłan konsekruje, robi to w osobie Chrystusa. Gdy komunikuje, nie robi tego in persona Christi. Pan nasz Jezus Chrystus, nie wiemy, czy sam przyjął komunię świętą w trakcie ostatniej wieczerzy. Byłoby to dziwne, gdyby coś, co należy do istoty ofiary, nie zostało zrobione w trakcie ostatniej wieczerzy. A jeśli zostało zrobione, to byłoby dziwne, gdyby nie zostało nam to przekazane w objawieniu. Byłoby to jednak bardzo zaskakujące, gdyby część istoty tej ofiary nie została tam przekazana. Kolejny argument, który Dicamp podaje, to uczta ofiarna w żadnej religii, ani w Starym Testamencie, ani w religiach pierwotnych, nigdy nie była postrzegana jako istotna albo istotowa część ofiary. Zawsze postrzegano ją jako pewne dokończenie, jako udział nasz w tej ofierze, a w dopełnienie może w pewnym stopniu, ale nigdy jako tą istotną, istotową część ofiary. Ostatni argument teologiczny brzmi, że komunia nie jest obiektywnym przedstawieniem śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, co jest prawdziwym czynem ofiarnym. To jest moim zdaniem bardzo ważny argument, to znaczy to jest
ponowienie ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tym ma być msza święta. W jaki sposób komunia miałaby być tym reprezentowaniem, tym pokazaniem tejże śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nawet w pewnym stopniu jest takie straszne, to znaczy jakby nasza komunia, przyjmowanie Pana Jezusa, to jakby to miało symbolizować Jego śmierć. Byłoby to dosyć dziwne, no bo pamiętamy, no, istotowym elementem musi być ta reprezentacja tej śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. No i dalej w punkcie, znaczy podpunkcie drugim Dickam wyjaśnia, że tylko samo przeistoczenie, sama konsekracja jest zasadniczym czynem ofiarnym. To w zasadzie nie jest szczególnie kontrowersyjne, więc możemy sobie to szybko przejść. Same słowa Pana Jezusa są tutaj kluczowe, to znaczy co mamy przekazane w objawieniu. Pan Jezus, który mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja, to czyńcie na moją pamiątkę. Objawienie ewidentnie wskazuje, że to jest ten kluczowy, najważniejszy element, który odnosi się do Jego męki. Ciało moje, które za was będzie wydane. Sobór Trydencki definiuje, że jest to prawdziwa ofiara, która jest reprezentacją męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tą reprezentacją staje się poprzez podwójną konsekrację. To jest ciało moje, to jest krew moja, co przedstawia rozdzielenie ciała i krwi Pana Jezusa, a więc Jego śmierć. To reprezentacja jest użyte, to słowo jest użyte przez Sobór Trydencki. Później na przykład u Piusa XII mamy już słowo w Mystici, nie, w Mediator Dei, encyklice Mediator Dei, co cytowałem w ostatnim materiale, mamy już użyte słowo odnowienie tejże ofiary krzyżowej. Jak to dokładnie się odbywa, to też odsyłam do poprzedniego materiału. No i dalej Dickam wyjaśnia w podpunkcie B istota mszy świętej według świętego Tomasza z Akwinu. Istota mszy świętej polega na tym, że Chrystus jako główny kapłan przez posługę ziemskiego, ludzkiego kapłana w sakramentalnym rozdzieleniu ciała i krwi urzeczywistnia swoje cierpienia na krzyżu poprzez bezkrwawą, w nawiasie, mistyczną mękę. I jednocześnie jest rzeczywiście obecny w obu rozdzielonych postaciach wraz ze swoją doskonałym, wraz ze swoim doskonałym duchem ofiarnym, w którym ofiarował swoje życie na krzyżu. Cóż to znaczy, tak streszczając? Otóż zasadniczym elementem ofiarnym jest moment konsekracji pod dwiema postaciami, pod konsekracji chleba i wina, rzeczywista obecność Pana Jezusa pod obiema postaciami, a jednocześnie mamy to sakramentalne rozdzielenie ciała i krwi. Oczywiście Pan Jezus nie zostaje zabity ponownie, oczywiście Pan Jezus też w tym nie cierpi, natomiast jest rzeczywiście obecny z duchem ofiarnym, który był również wtedy obecny w trakcie jego męki na krzyżu, a jego śmierć jest przedstawiona, jest reprezentowana poprzez to rozdzielenie sakramentalne ciała i krwi. Oczywiście Pan Jezus jest całkowicie obecny pod obiema postaciami, natomiast to rozdzielenie, tak na poziomie tym sakramentalnym, w pewnym sensie można mówić na poziomie symbolicznym, to rozdzielenie pokazuje, jest to reprezentacja tejże męki Pana Jezusa, a więc Chrystus jest prawdziwie obecny. Ten sam duch ofiarny, który był wtedy, i dzięki temu my możemy korzystać z tych owoców, które wtedy zostały wysłużone w trakcie męki krzyżowej. Co jest więc tym prawdziwym czynem ofiarnym? Dlaczego Sobór Trydencki mówi, że msza święta jest prawdziwą ofiarą, a nie tylko pamiątką, nie tylko ta nuda commemoratio, tylko sama pamiątka, samo wspomnienie? Co jest tutaj prawdziwą ofiarą, co jest tym elementem ofiarnym? Podwójna konsekracja. Stworzenie nowego sposobu obecności Pana Jezusa, tego sakramentalnego sposobu obecności Pana Jezusa. A pojawiło się w komentarzach pytanie, jak to możliwe, że Chrystus jest na ziemi i w niebie jednocześnie. Oczywiście ten sposób obecności Pana Jezusa, sakramentalny sposób obecności,
jest zupełnie specyficznym, zupełnie innym sposobem obecności. Pan Jezus jest obecny rzeczywiście na sposób substancjalny, to znaczy jest faktycznie istotowo obecny pod postaciami chleba i wina, ale właśnie pod postaciami chleba i wina. A więc ta obecność nie ogranicza się do jednej konkretnej przestrzeni, tylko tutaj jest ona, można powiedzieć, nieograniczona przez przestrzeń i przez czas. To znaczy Pan nasz Jezus Chrystus nie może być tylko w jednym konkretnym miejscu, to znaczy ludzkie ciało, prawda, ma taką właściwość, że jest tylko w jednym konkretnym miejscu i gdyby miało być w kilku miejscach, to powinno to być jednocześnie, to jedno z tych ciał powinno być wtedy iluzją. Natomiast Bóg, który jednocześnie jest człowiekiem, jest w niebie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzył inny sposób swojej obecności, jest wszechobecny wszędzie poprzez samą swoją istotę. Natomiast może stworzyć również inny sposób swojej obecności w pełni, to znaczy również co do ludzkiej natury, właśnie związany z konkretnymi przypadłościami, nad którymi ziemski kapłan w osobie Chrystusa wypowiada te słowa konsekracji. Stworzenie tego nowego sposobu obecności pod dwiema postaciami, symbolicznie reprezentującymi tą mękę Pana Jezusa, odnoszącymi się do tej męki Pana Jezusa, jest tym zasadniczym czynem ofiarnym. A więc najprościej mówiąc, podwójna konsekracja jest zasadniczym czynem ofiarnym. Osobna konsekracja chleba i wina. To jest ciało moje, to jest krew moja. Odnoszące się to do ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przypominam tutaj jeszcze o tym, co Pius XII pisał w Mediator Dei, w swojej encyklice, którą cytowałem obszernie w poprzednim materiale. Mianowicie pisał on tam, że błądzi ten, kto uważa, że wspólnotowa komunia jest celem całej celebracji liturgicznej, jest celem ofiary, że to jest ten szczytowy moment ofiary. Błądzi ten, kto tak uważa. A więc skoro ta wspólna komunia święta nie jest tym szczytowym elementem ofiary, skoro jej istotowym elementem jest podwójna konsekracja, która sprawia, że Pan nasz Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny pod dwiema postaciami, rozdzielenie postaci przedstawia, reprezentuje tą mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest obecny z tym swoim duchem ofiarnym, z tym swoim oddaniem i w ten sposób po to jest obecny, żeby nam umożliwić przystąpienie tak bliskie jak to możliwe do jego zbawczej męki, wykorzystanie tych owoców, które zostały w trakcie tej męki wysłużone. Skoro istotowym elementem jest ta podwójna konsekracja, to nie ma powodów, żeby przyjmować, że gdy jest jedna konsekracja, To znaczy mamy jeden ołtarz, jedną celebrację, mamy hostię i wino. Jeden raz wypowiadana konsekracja, chociażby właśnie wspólnie przez 1000 kapłanów, nie ma powodów, żeby postrzegać tą celebrację, właśnie koncelebrację, jako 1000 mszy świętych, jako 1000 ofiar. Nie widzę żadnego teologicznego powodu, żeby to postrzegać w ten sposób. Moim zdaniem, żeby iść w stronę takiej tezy, że to jest tak naprawdę 1000 mszy świętych, trzeba szukać tego istotowego elementu ofiary gdzieś indziej. Trzeba go przenieść na przykład właśnie na tą wspólną celebrację, wtedy kiedy każdy z kapłanów później podchodzi i przyjmuje komunię świętą pod dwiema postaciami i kiedy to rozsuniemy tak w cudzysłowie jeszcze szerzej, tak rozsuniemy to na całą celebrację, że właśnie to jest taka nasza wspólna uczta i każdy, kto w niej uczestniczy, to uczestniczy w niej tak w pełni i teraz każdy przecież może tutaj swoje modlitwy zanosić i każdy z kapłanów modli się właśnie w tej swojej własnej intencji, czy swojej własnej, tej, którą ma tam gdzieś w sercu, tylko że wtedy to już w ogóle nie idziemy w stronę katolickiej teologii. To już naprawdę jest, sprowadzamy mszę do takiego mniej lub bardziej właśnie spotkania modlitewnego, gdzie każdy modli się w jakiejś konkretnej intencji, gdzie to ta modlitwa jest najważniejsza, ewentualnie właśnie uczta duchowa później, gdzie każdy korzysta właśnie z
tego, co zostało w trakcie tejże celebracji liturgicznej stworzone, czyli ta nowa obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa, rzeczywista obecność pod obiema postaciami. Natomiast to nie jest katolicka teologia. Tak ona nie wygląda, to jest jakieś takie protestancko-modernistyczne podejście do tematu. Jakaś taka właśnie wspólna modlitwa. Tak, ale to nie jest katolicka teologia mszy świętej. Katolicka teologia, tak jak widzieliśmy, jest w zasadzie spójna co do tego, że to podwójna konsekracja tylko i wyłącznie stanowi istotę mszy świętej. Jeśli kapłani wypowiadają te słowa konsekracji wspólnie, te same słowa konsekracji, nad tymi samymi darami ofiarnymi, to nie widzę żadnego powodu, aby przyjmować, że dochodzi tam do kilku ofiar. Z jakiego powodu? Ofiara siłą rzeczy. To jest kwestia pewnego daru ofiarnego. W przypadku ofiar Starego Testamentu czy takich religii pierwotnych, tam chodziło o zniszczenie pewnego przedmiotu. Dar ofiarny miał zostać zniszczony. Co się dzieje w ofierze mszy świętej? Dar ofiarny zostaje zniszczony. Jest to oczywiście przypadek bardzo, bardzo wyjątkowy. W ofierze krzyżowej Pan nasz Jezus Chrystus oddaje faktycznie swoje życie. Tam mamy do czynienia z pewnym takim zniszczeniem. Natomiast w ofierze mszy świętej z jakim czynem ofiarnym mamy do czynienia? Ze stworzeniem nowej obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa, tej rzeczywistej obecności pod postacią chleba i wina. Zasadniczy czyn ofiarny, jednocześnie chleb i wino osobno reprezentują tą mękę Pana Jezusa, odnoszą się do tej jednej męki, która dokonała się wtedy na Kalwarii. Skoro to ta konsekracja, to stworzenie tej nowej obecności Pana Jezusa pod postacią tutaj chleba i wina na ziemi, skoro to jest czynem ofiarnym, nie ma powodów, aby przyjmować, że większa ilość kapłanów zwiększa ilość ofiar. Zasadniczy czyn ofiarny wyznacza, czy to jest jedna ofiara, czy tych ofiar jest więcej. Co w związku z tym? Ano myślę, że wniosek nasuwa się sam. Kościół chyba nie przez przypadek, Kościół zachodni nie przez przypadek, przez praktycznie 2000 lat koncelebry nie praktykował albo praktykował ją w bardzo ograniczonym stopniu. No, przetrwała właśnie jako ceremonia, która odbywa się w trakcie święceń kapłańskich. No, wyświęceni kapłani koncelebrują ze swoim biskupem. Pojawiła się, jeśli dobrze pamiętam, przypuszcza się, że w Kościele Zachodnim gdzieś tam w VII wieku istniała przez jakieś 200-300 lat i zaczęła zanikać i też istniała najprawdopodobniej w bardzo ograniczonym stopniu. Dlaczego się pojawiła? Pewnie dlatego, że oczywiście jest ona w jakiś sposób tak praktycznie wygodniejsza, natomiast dlaczego zaniknęła i dlaczego się nie przyjęła w Kościele Zachodnim? Dlatego, że lepiej jest, aby mszy świętych było jak najwięcej, że lepiej jest, aby ta ofiara była składana jak najczęściej, że lepiej jest, żeby kapłani, każdy z nich składał codziennie tą ofiarę mszy świętej, a nie żeby wszyscy sobie gdzieś tam właśnie 20 kapłanów siadło i tam jeden odprawia, a reszta sobie czyta brewiarz i później tylko wyciąga rękę i wypowiada słowa konsekracji. To naprawdę nie jest to samo. I jak już wspomniałem, tutaj abstrahuję od samej kwestii tragiczności reformy liturgicznej i kwestii tego, jak bardzo nowa msza jest zdeformowana i jak bardzo ona na tym poziomie wychowawczym będzie szkodziła wiernym, bo będzie wyrabiała w nich przekonanie, że jest to uczta. Już pomijam tutaj ten aspekt, bo o nim mówiłem wielokrotnie. Chodzi tylko teraz konkretnie o samą kwestię koncelebry jako praktyki liturgicznej, która jest po prostu szkodliwa. Jest tutaj też elementem, powiedzmy, symbolicznym, który wyrabia takie przekonanie, że mamy do czynienia z ucztą, bo to od razu widać tą różnicę. Tak, jeśli mamy powiedzmy kościół zakonny, w którym 30 zakonników, ojców zakonnych odprawia swoje prywatne msze święte, podchodzi do ołtarza, całość, jakby ten kierunek, ołtarz, to wszystko sugeruje ofiarę. A jeśli mamy jedną celebrację, przy stole 30 osób siedzą sobie dookoła i sobie wspólnie celebrują, to całość od razu bardzo wyraźnie symbolizuje
sygnalizuje raczej właśnie ucztę niż ofiarę. I w ten sposób jest to połączone z tym, co mówiłem w ostatnim materiale a propos przesunięcia tego zasadniczego, istotowego elementu z ofiary na ucztę. To jest jakby teologicznie jeszcze bardziej katastrofalne niż to, o czym mówimy dzisiaj. Natomiast tak praktycznie to, o czym dzisiaj mówię, jest myślę, że katastrofalne w tym sensie, że ilość tych ofiar zostaje drastycznie ograniczona. Jeszcze raz powtarzam, abstrahując od tego, jak bardzo zdewastowany został sam ryt. To jednak ta decyzja o koncelebry, można ją, o wprowadzeniu koncelebry, można ją postrzegać jako taką osobną decyzję i uważam ją za decyzję katastrofalną. Uważam, że nie ma żadnych teologicznych podstaw, żeby twierdzić, że jest to większa ilość ofiar niż tylko jedna. A obawiam się, że ci teolodzy, którzy tak twierdzą, być może do końca tak naprawdę nie uważają, że ten ofiarny charakter jest ważny, tylko właśnie bardziej idą w tą stronę celebracji uczty. Tylko, że Pan Jezus nie zostawił nam uczty. Pan Jezus zostawił nam prawdziwą ofiarę, jak to zdefiniował Sobór Trydencki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.